Kulturę tworzą ludzie, a nie urzędy, ale urzędy powinny kulturę wspierać, zwłaszcza lokalnych twórców i lokalne inicjatywy kulturalne. Nie chciałbym, by ktokolwiek narzucał, jakie wydarzenia mają się w gminie odbywać. Zależy mi na tym, by mieszkańcy sami decydowali o tym, w jakiej kulturze chcą uczestniczyć oraz jaką kulturę chcą tworzyć, by uczestniczyły w nich wszystkie grupy wiekowe, od najmłodszych po seniorów. W gminie muszą odbywać się imprezy o szerszym zasięgu, tak aby dzięki kulturze o Międzychodzie było słychać w Wielkopolsce i Lubuskim. Brakuje nam dużych wydarzeń, które przyciągnęłyby do nas gości z innych miast. Trzeba też stworzyć kalendarz imprez w całym regionie, tak aby uniknąć ich organizowania w tym samym czasie. Chciałbym, aby dosłownie co tydzień odbywały się u nas różnorodne imprezy przyciągające gości z bliższych i dalszych okolic. O każdej porze roku. Popularna rozrywka wcale nie musi być kosztowna, a może być bardzo widowiskowa. Niektóre imprezy, jak na przykład smażenie powideł czy Dni Międzychodu, trzeba tylko odpowiednio nagłośnić. Międzychód powinien być rozpoznawany jako miejsce dobrej rozrywki, gdzie imprezy kulturalne przeplatają się z rozrywkowymi i sportowymi. Bardzo ważnym wydarzeniem już za 4 lata będzie obchodzenie 650-lecia miasta. Chciałbym, aby obchody tego święta pozostały w pamięci mieszkańców na długie lata. Dlatego będę dążył do zaangażowania w organizację i celebrowanie tego jubileuszu jak największą liczbę ludzi. To musi być wielkie święto nas wszystkich, jak blisko 50 lat temu. Tożsamość, czyli nasza przeszłość, stanowi ważną część kultury. Może to jest dziwne, ale my nawet dokładnie nie wiemy, jak wyglądały stroje ludowe naszych przodków. Wszystko, co udało się zachować po dawnych mieszkańcach, znajduje się w naszym muzeum. Nasze dzieci powinny się nauczyć lekcji lokalnej historii. Tymczasem rozpoczęty remont obiektu ciągnie się latami i nic się tam nie dzieje.